To na pewno jest wielka duma, bo czasami sobie nie zdajemy sprawy, ile rzeczy zostało wzruszonych w mieście, ile zostało zrealizowanych, ile jest w trakcie realizacji, ponieważ w tym cały czas żyjemy, funkcjonujemy. Dopiero zebranie tego pokazuje, jaki to jest wielki potencjał. Oczywiście tu jest tylko setka tych działań, tych działań jest znacznie więcej i można było jeszcze może raz tyle czasu poświęcić na to, aby te wszystkie rzeczy pokazać, a już nie mówię o mówieniu, bo do każdego tego slajdu, który pokazałem, do każdej inwestycji, każdej realizacji mógłbym godzinami mówić, co ona dobrego przyniosła albo przyniesie naszym mieszkańcom. Inwestycje w bezpieczeństwo, inwestycje w poprawę jakości powietrza, w tym zazielenienie naszego miasta, mimo to, że jest to jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce. Inwestycje w rekreację i sport, te nowe obiekty sportowe czy baseny. Przede wszystkim dzisiaj stawiamy na naukę. To jest tytuł Europejskiego Miasta Nauki i na tym musimy bazować, pokazując potencjał uczelni wyższych w naszym mieście. Szanowni Państwo, możemy w Katowicach studiować od medycyny poprzez nauki politechniczne, skończywszy na naukach o kulturze czy sztukach pięknych. Myślę tutaj Akademia Muzyczna czy Akademia Sztuk Pięknych. Dzisiaj jest czas na to, żeby pokazywać ten potencjał. To jest inwestycja w naukę, to na pewno przyniesie dobre efekty. I kolejny ważny element z punktu widzenia rozwoju gospodarczego to hub gamingowo-technologiczny, czyli dzielnica nowych technologii, miejsce, w którym mają się rozwijać nowoczesne technologie. Wygraliśmy wybory parlamentarne, utworzyliśmy rząd, to się stało 15 października, teraz drugi krok, wybory samorządowe i też chcemy je wygrać, jak też kolejne wybory. Wszędzie tam, gdzie dzieje się źle, gdzie słyszymy, że ludzie są niezadowoleni z władzy, będziemy wystawiać własnych kandydatów i własnymi siłami walczyć o zwycięstwo. Natomiast tak jak w Katowicach, gdzie od lat już trwa współpraca najpierw klubów radnych, teraz w ramach już, można powiedzieć, zarządu miasta, czyli zastępca prezydenta z Koalicji Obywatelskiej, zdecydowaliśmy się na poparcie Marcina Krupy, żeby nie tracić sił, nie tracić energii. Pan Marcin Krupa myśli tak jak my, mówi tak jak my, działa tak jak my, więc po co walczyć z czymś, co jest dobre i z czymś, co praktycznie niewiele się od Koalicji Obywatelskiej różni, więc popieramy Marcina Krupę.